Cześć, witam wszystkich. Chciałbym zaprosić na interwiu, jakie zaraz tutaj właśnie puszczę ze Sławkiem z Kangi. Chodzi o to, że nie jest to normalne interwiu, a właściwie taki wywiad pogadankowy, że ciekawe, czy nie zrobiłbym i nie zapraszałbym innych gości, bo właśnie tak podczas normalnego takiego wywiadu, jak mieliśmy właśnie pogadać o Kandze, temat Kangi zszedł na jakiś tam w ogóle boczny temat, a rozmawialiśmy w ogóle o świecie krypto z różnych aspektów, były też gorące pytania. Uważam, że bardzo, bardzo dużo informacji, a także informacji insiderskich, które się pojawiły. Także zapraszam na ten wywiad. Zaznaczę tylko, że nie jest to wywiad sponsorowany, nie był to wywiad opłacony, nie był to wywiad, nie wiem jak jeszcze można to powiedzieć, wynagradzający. To po prostu opinia rynkowa, nie sponsorowana. Witam Cię, Sławku, na kolejnym wywiadzie. Czołem, Maciek, witam bardzo serdecznie. Także dzisiaj porozmawiamy o dosyć ciekawym temacie. Pierw poruszymy może, co dzieje się w ogóle w otoczeniu świata krypto, a później przejdziemy do, no, takiego powiedziałbym mięsa crossfire. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko tutaj prezentowało. Więc nie przedłużając. No, jakbyś twoim zdaniem, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo coś mikrofon się ścisza automatycznie, jak twoim zdaniem, nie wiem, ty widzisz to, co dzieje się w tej chwili tutaj na tych wszystkich giełdach, na tych wszystkich różnych funduszach, bo wiadomo, ja tam widzę to z mojej perspektywy, a każdy ma swój stołek do obserwacji ze swojego miejsca. No, po pierwsze trzeba przyjąć pewne założenie, to znaczy, że dzieje się coś, czego my widzimy tylko skrawek, to znaczy jedną perspektywę, a być może cienie rzeczy, które odbywają się za kurtyną. Oczywiście upadek FTX-a to jest coś, o czym pewnie zaraz będziemy szerzej rozmawiać, ale wydaje mi się, że ten upadek to jest po prostu jeden z kawałków całej układanki i sam tak naprawdę do końca nie jestem w stanie przewidzieć, jak ta układanka wygląda. Dodam parę takich newsów, o których dowiedziałem się chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać tą audycję. Oto dowiedziałem się, że Poloniex, ważna giełda, ogłosiła przed chwilą, że rezygnuje z obsługi blockchaina BSC, to znaczy do chyba 24 dnia listopada, czyli do jutra, jeżeli dobrze kojarzę, mają być jeszcze działać wpłaty i wypłaty tokenów obsługiwanych po BSC, ale później ma już to zostać wyłączone. I to jest ciekawe, że taka giełda decyduje się zrezygnować z Binance'owego tutaj blockchaina. Dalej, znowuż niepotwierdzona informacja, niepotwierdzona, bo Cointelegraph coś napisał, nie zawsze coś, co oni napiszą, okazuje się w 100% prawdą. No taka jest cecha dziennikarskich newsów, ale oto dowiedziałem się, że na Mt.Goxie, jeden z portfeli Mt.Goxowych, środki bitcoinowe zostały ruszone. Właśnie nie jest precyzyjna informacja, ile tych środków zostało ruszonych, ale podobno nastąpiło jakieś przesunięcie. I uwaga! Na jednym z zimnych portfeli Binance'a został zrealizowany transfer bitcoinów o wartości 2,4 miliarda dolarów. Jeszcze raz, powiedzmy sobie szczerze, te informacje, one są sprzed kilku godzin, ale jeżeli choćby połowa z nich jest prawdziwa, no to wiemy o tym, że dzieje się coś niezwykłego na rynku. I teraz jeszcze jedna rzecz. Gdyby nie ten wielki i dziwny wpis CZ-a, prezesa i założyciela Binance'a na Twitterze kilka tygodni temu o tym, że decyduje się pozbyć istotnej części swoich tokenów FTT, to dzisiaj prawdopodobnie byśmy rozmawiali o tym, kiedy się skończy BESA, FTX trwałby tak, jak trwał. O tym, że FTX powinien upaść, to wszyscy wiemy, no bo okazało się, że tam był smród, zgnilizna i to w ogóle, co się dzieje w FTX-ie, ma również wielkie znaczenie polityczne, bo pozwól, że tylko zauważę kilka rzeczy i kilka paradygmatów, które w tej chwili upadły. FTX to była giełda,
która była uregulowana. Dokładnie. Wszyscy regulatorzy, którzy teraz będą wbiegali, będą mówili, musimy regulować kryptowaluty, bo jak nie będziemy ich regulować, to ludzie będą tracili. No to my mówimy, zobaczcie, właśnie uregulowana giełda z licencjami upadła. Po drugie, FTX był wielką giełdą, tak? Mówi się o tym, że małym giełdom kryptowalutowym nie należy ufać. W ogóle to żadnej giełdzie kryptowalutowej nie należy ufać i ja to rozumiem. Scentralizowane giełdy to jest zawsze jakieś ryzyko, ale jeżeli już komuś mamy zaufać, to właśnie takim gigantom jak FTX, jak Binance, no to właśnie zauważmy, że FTX był takim gigantem i właśnie upadł. I zwracam uwagę właśnie na to, że ten paradygmat, uregulowana giełda, duża giełda, że to jest bezpieczne? Nie, nieprawda. Okazuje się, że jest to szczególnie niebezpieczne. Podsumowując, nie wiem, co dokładnie wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni. Nie wiem, kto tym wszystkim steruje, ale wiem, że dzieje się coś wybitnie dziwnego i myślę sobie, że Binance negatywnie zaskoczy nas w ciągu najbliższych tygodni jeszcze kilka razy. Kurczę, no to niezły szlagier zostanie, kurde, wydany w naszą stronę. No zobaczymy, bardzo, bardzo ciekawy. Czyli FUDU, ciąg dalszy, zobaczymy co dalej. Ja mam taką swoją teorię, ponieważ patrząc na blockchain, na transakcje on-chain, widać, że mniejsze wallety, czyli tak zwani retail, ulica lub stado lub my, okay, czyli wszyscy, którzy mają powiedzmy mniej jak 1000 bitcoinów, okay, to są traktowani właśnie jako ten, czyli takie duże, powiedzmy, duża ulica, duże stado, duży retail, zaczyna akumulować bitcoina. Czyli widać, że duże instytucje, ogromne, pozbywają się go, natomiast mniejsi zaczynają akumulować, akumulować. No wiadomo, na naszym wolumenie raczej hossy przyszłej no, nie będzie. Ale co ciekawe, jeżeli mają być ultraregulacje, coś nowego ma wyjść, to ciekawe, czy duże, największe instytucje nie pozbywają się tego właśnie Bitcoina, ponieważ być może nie będą mogły, muszą czekać właśnie na jakieś nowe, nie wiem, nowe regulacje typu MiCA lub cokolwiek tam zostanie wynalezione. Co ty o tym sądzisz? Pierwsze myślę, dobrze powiedziałeś o majtce, o MiCA. Zwróć uwagę, że majka miała być podpisana właśnie teraz, a jej podpisanie zostało przesunięte na kolejny rok. Dokładnie. To jest dziwne. Ja oczywiście odczytuję to jako coś pozytywnego, natomiast myślę sobie, fakt, że została ona przesunięta, nie wynika z tego, jaki był oficjalny powód, bo przypomnę, że oficjalnym powodem było to, że nie zdążono przetłumaczyć wszystkich dokumentów na wszystkie języki państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, a zatem jakby specjaliści nie mogli się z tym zapoznać. No, szczerze mówiąc, mogli wymyślić coś lepszego, tak naprawdę, no nie? Bo to jest po prostu mega słabe. Równolegle, wtedy, kiedy zaczęto mówić o tym, że majka zaraz będzie podpisana, nastąpiła chyba piąta zmiana władzy w UK, i nowy premier Wielkiej Brytanii okazuje się być wielkim kryptoentuzjastą i mówi o tym, że Wielka Brytania będzie teraz tą europejską mekką kryptowalutową. Hubert, wiemy o tym, tak. że kiedyś Malta o tym mówiła, wiemy, że Estonia o tym mówiła, teraz Wielka Brytania, ale Wielka Brytania ma w tym szczególny interes. Oni chcą jednak przyciągnąć do siebie biznes, oni doświadczyli jakichś konsekwencji Brexitu i zaraz potem jak ten nowy premier, nie pamiętam jego nazwiska, ale to jest były minister finansów Wielkiej Brytanii, jak ten nowy premier ogłasza właśnie to, jakby ten swój zamiar, majka zostaje przesunięta, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o regulacje, to zwróć uwagę na to, że Bankman, czyli założyciel FTX, to był człowiek, który był właśnie proregulacyjny i to aż do bólu. On lobbował za takimi przepisami, które miały uderzyć w DeFi i generalnie w technologię rejestru rozproszonego, uderzyć w taki sposób, że miało go właśnie ograniczyć. Podobno nawet sam CZ z tego powodu wściekał się na niego. No i również zwróciłbym jeszcze, trochę odnosząc się do tego poprzedniego wątku, nie możemy zapomnieć, że Bankman był bardzo silnie powiązany z demokratami i z Bidenem, tak? Wspierał kampanię wyborczą Bidena, wspierał kampanię wyborczą demokratów, republikanów też, ale uważam, że robi tylko po to, żeby tutaj była jakaś zasłona dymna. Będą regulacje teraz. Sam fakt o tym, że MetaMask wprowadza rejestrację naszych adresów IP,
Czy mówi tutaj, on mówi ci przerwę, że on nie będzie wprowadzał, że on bierze tylko off-chain data, ale nie będą to dane czułe na IP. No ja w to nie wierzę, oczywiście, to jest tylko ich statement przeczytałem, ale nie wierzę w to, że nie będą kolekcjonować IP. Dzieją się takie rzeczy, które zmierzają do tego, żeby właśnie ten cały świat tutaj uregulować. No i to jest pewne, że będzie wielka agresja urzędnicza, regulacyjna. Jest takie pojęcie w ogóle czystego i brudnego Bitcoina. Czysty Bitcoin to taki, który został kupiony bez weryfikacji, tak? No, nawet jeżeli prześledzimy po blockchainie historię, to nie dojdziemy do tego, że on gdzieś został kupiony w sposób zweryfikowany. No, a brudny to ten, którego jesteśmy w stanie rozpoznać, kto był albo jest jego właścicielem. Nawet jest taka teoria, że czysty i brudny Bitcoin będą miały dwie różne ceny. O tym kiedyś możemy sobie porozmawiać. No, ale właśnie, spodziewam się teraz dużych regulacji. I myślę sobie, że Binance będzie również, pomimo tego, co Bankman chciał zrobić, ale Binance i CZ będzie o te regulacje walczył. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób wycina się innych kryptowalutowych graczy. Tak naprawdę gigant, którym w tej chwili jest Binance, będzie próbował ograniczyć jakby ciastko dla pozostałych graczy. Jeszcze jedno, Maciek. Wiem, że ta nasza rozmowa w tej chwili jest taka jak gdyby pomieszana, jeżeli chodzi o różne wątki, ale znowuż, jeżeli dobrze kojarzę, pomiędzy 11 a 22 dniem listopada, może się pomyliłem co do dat, w każdym razie chodzi o 9 dni, także mogę się pomylić, nastąpiło czterokrotne zwiększenie depozytów bitcoinowych na Binance. W czasach, kiedy wszyscy z giełd kryptowalutowych wypłacają środki, no bo boją się kolejnych upadków, Binance okazał się największym beneficjentem upadku FTX-a i tego wielkiego bałaganu, którego jesteśmy świadkami. O, jakie wnioski tutaj stąd wyciągać? No ciężko, no nie, bo sytuacja zmienia się w tej chwili tak jak w kalejdoskopie, ale jest ciekawie. No to ładnie. No to teraz... No mów, jest takie chińskie. Jest takie chińskie przekleństwo, jeżeli ktoś komuś źle życzy, to mówi, abyś żył w ciekawych czasach. No to dobre, no to dobre powiedzenie. No dobra, no to jak idziemy do tych ciekawych czasów, to w tych ciekawych czasach jak widzi siebie Kanga? Kanga, mamy takie powiedzenie u nas w Kandze, że my mamy swoją hossę w tej Bessie. Pozwól, że się cofnę na chwilę do roku 2019, a może do 2018, czyli wtedy, kiedy stawialiśmy nasze pierwsze kroki. W 2018 roku odpaliliśmy naszą platformę dokładnie 11 dnia września. Wiem, że to taka dziwna data. 11 września 2018 i pamiętam, że jak rozmawialiśmy z polską myślą kryptowalutową, to wszyscy mówili, że to jest bez sensu, żeby odpalać kolejną giełdę kryptowalut. Wtedy tych giełd kryptowalut było zdecydowanie więcej. Jeżeli dobrze kojarzę, trochę na siłę licząc, my byliśmy 11 giełdą, polską giełdą kryptowalut. Zobacz, że wystarczyło zacisnąć zęby i poczekać, żeby być jedną z dwóch albo trzech polskich kryptowalut, które dzisiaj przetrwały na rynku. Cała reszta się zwinęła i uderzam właśnie w tej chwili do roku 2019, kiedy upadł Bitmarket, czyli drugi polski gracz co do wielkości, tak, zaraz po BitBayu. To było oczywiście dotkliwe dla całego rynku, no ale my okazaliśmy się wtedy pierwszymi beneficjentami tego upadku. To jest oczywiście smutne, ale tak faktycznie jest. To jest prawo mniejszego gracza, że jeżeli większy upada, no to my jakby z tego korzystamy. Drugim takim momentem, który pomógł nam się dalej wybijać w górę, było oczywiście otworzenie sieci kantorów i tam nasza działalność generalnie sprawiała, że piliśmy się coraz mocniej do góry. Uwaga, nie w poprzednim tygodniu, ale jeszcze w poprzednim, pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o nasz tygodniowy obrót bankowy, złotówkowy, eurowy, dolarowy i funtowy. Nigdy nie mieliśmy tak dużego obrotu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my również okazujemy się być beneficjentem tego wielkiego upadku, jakim jest FTX i tych upadków, których zaraz się tutaj spodziewamy. Bo jeszcze raz, my jesteśmy tym organizmem, który właśnie powstrzymuje się od agresywnych regulacji, no i my nie jesteśmy gigantem ciągle,
I może nawet nie jest naszym zamiarem, żeby takim gigantem być, bo gigant tak naprawdę zabija tą ideę kryptowalutową. Oczywiście przygotujemy się do Proof of Reserve, chociaż teraz jak mnie o to zapytasz, powiedzmy sobie znowu szczerze i otwarcie, Proof of Reserve to jest po prostu wielkie oszustwo. Zaraz powiem dlaczego, ale wiemy, że tak jak każda giełda musimy pokazać nasze depozyty i generalnie więcej. No i co? Czujemy się dobrze. Właściwie to, czego się obawiamy, no to właśnie jakiejś urzędniczej agresji, która w tej chwili Coś zrywa połączenie. Dzierży w swoim biedny kryptowalutowcą i to mi w ogóle kojarzy się. Przez chwilę Co cię się nie było stało, Maćku? przez chwilę ciebie nie było słychać po prostu i ten, ale Okej. już wróciłeś. Dzierży kryptowalutowcą Dobra. słyszeliśmy, także ten, także Tak. dwóch słów się domyślimy. Dobra. Dobra. To jest to, czego się obawiamy, że urzędnicy będą chcieli przyjść i pomóc nam i wszystkim pozostałym. I to kojarzy mi się z rokiem 1980. Pierwszym grudzień, stan wojenny w Polsce został wprowadzony, żeby nam pomóc, bo baliśmy się tego, że ktoś inny przyjdzie i nam pomoże. Mowa oczywiście o tych naszych braciach za wschodniej Tak. granicy. I to wszystko trzeba dodać dla naszego dobra. Tak jest. Głównie dla Dla naszego naszego dobra. dobra. Ale Wszystko to a jest. propos sprawności urzędniczej, to o tym, jak urzędnik potrafi być sprawny, pokazuje historia Mt. Goxu, który Tak. upadł chyba w 2013 roku. Do dzisiaj sprawa przez urzędników nie została rozliczona. No, no właśnie, no nie? Jeżeli oddajemy sprawę w ręce urzędników, to widzimy, jak to wygląda. To raczej wychodzi takie gorzkie, kwaśne i trochę A niesmaczne. może ten, a może my nie zdajemy sobie sprawy, tylko właśnie Mt. Gox otworzył jakiś duży fundusz powierniczy i ci ludzie tam po prostu na siłę hodlują te wszystkie monety i teraz zobacz, jak to dobrze, że zostanie im wypłacone tam, nie wiem, kupowali wtedy po, nie wiem, tam 100 czy tam $200, a teraz na najbiedniejszym poziomie, teraz nie wiem, ile tam, 16 tysięcy, 16 tysięcy 500, dostaliby swoje tokeny, to kto by to utrzymał tyle? Maciek wychodzi z założenia, że syndyk będzie wypłacał bitcoiny. A podejrzewając urzędników o pewną przebiegłość, raczej bym powiedział, że syndyk będzie wypłacał wartość bitcoinów z dnia upadku plus odsetki. O kurde, to wtedy to byłby po prostu przekręt, nie wiem, ja pierdzielę, Oczywiście. to ludzie, nie wiem, ale to by był po prostu kolejny, nie wiem, zwątpienie, to by maska tlenowa dla tych ludzi. Nie, ale od razu ci, znaczy nie mówię, że tak będzie, tylko gdybym był urzędnikiem, to bym ci w bardzo prosty sposób to uzasadnił. No to Skoro tak, ja Mt. rozumiem, Gox no. nie miał wszystkich bitcoinów, to znaczy, że wtedy, kiedy ty kupowałeś te bitcoiny, to ty ich nie kupowałeś. Tak. Rozumiesz, więc nie ma co ci wydawać. Jest jakaś masa upadłościowa, z której można odzyskać to, co są tobie winni i odzyskają. No i pytanie, co z resztą? Plus masa upadłościowa 99% razy przeliczana jest do waluty fiat. Czyli Właśnie. fiat kupiliśmy wartościowo i fiat dostaniemy. Ludzie nie powinni nic No, mówić. dokładnie. To, że wcięło gdzieś grube miliony, no to słuchajcie, na Bahamach jest już centro sama bekona frytki i tam wszystko zostanie rozdysponowane. Także mówię, no dobra, no to jeszcze. No to już znamy ładnie sytuację, wiemy, gdzie się tutaj poruszamy w tym temacie, a jeszcze jakbyś mi mógł powiedzieć, jakie plany w tej chwili ma Kanga w tej całej zawieruszce, jakie macie plany na przyszłość? Planów mamy bardzo dużo. To jest zresztą twoje określenie, że Kanga jest konglomeratem. W Ładnie. zależności od tego, kogo spotkasz w Kandze, to każdy powie ci o trochę innym obszarze. Jeżeli chodzi o samą giełdę, no to chcemy się integrować z nowymi blockchainami, ale nie tymi jakby z czołówki, z tymi też, ale właśnie z tymi, które są jeszcze, powiedzmy, niedużych rozmiarów, ale w naszej ocenie mają duży potencjał na to, żeby być kiedyś ważnymi blockchainami. Takim blockchainem, z którym w tej chwili zawieramy dość duży sojusz, jest Argoland. Lecimy w tej chwili do Dubaju w przyszłym tygodniu na taką wielką konferencję, żeby spotkać się z założycielami, z programistami, no bo chcemy być istotną częścią ich ekosystemu. Kiedyś podjęliśmy taką decyzję o tym, żeby związać się mocniej z Maticiem, dzisiaj nazywanym Polygonem, i uważamy, że to była dobra decyzja. Też tak uważam.
Tak. I to się nam podoba. Dostrzegamy tam również ten element takiej lekkiej rewolucyjności. To jest coś, co się wpisuje w nasze DNA. Kanga ma rozwijać nowe sojusze. Mówię teraz o tej części giełdowej, nowe blockchainy. Jeżeli chodzi o część kantorowo-gotówkową, no to, no to chyba to jest to, z czego jesteśmy najbardziej w tej chwili rozpoznawalni. To znaczy my, kangowcy, jesteśmy największymi fanami gotówki. Uważamy, że to jest jakiś element wolności. A zatem rozwijamy naszą sieć kantorów i lokalsów. W grudniu będzie pierwszy kantor kangowy, kryptowalutowy w Tajlandii. A zatem czy Tajlandia dołącza do takich państw jak Dubaj, gdzie jesteśmy obecni, Czechy, Polska, no i do wielkiej rzeszy lokalsów, których mamy rozrzuconych już po całym świecie. I teraz, żeby wzbogacić trochę produkty, z których możemy korzystać i w kantorach, i u lokalsów, ja tylko przypomnę, że lokals to jest osoba fizyczna, która po prostu decyduje się tradować za gotówkę za pomocą naszego systemu. Żeby właśnie wzbogacić tą ofertę, dorzucamy w styczniu nowy produkt. Wyobraź sobie, Maćku, że nie wiem, potrzebujesz w tej chwili gotówki, masz jakiś kawałek Bitcoina, możesz się spotkać z naszym lokalcem albo pójść do naszego kantoru, zostawić tego Bitcoina i dostajesz gotówkę do ręki. Gotówkę do ręki, po miesiącu jak wracasz, to oddajesz tą gotówkę wraz z odsetkami, na które umówisz się z tym, który będzie ci pożyczał, a twój Bitcoin wraca bezpiecznie na twój portfel. W momencie, gdyby doszło do zagrożenia z kursu tej Płacalności. kryptowaluty, którą będziesz zostawiać, no to Kanga, jako ta strona trzecia, po prostu spieniężę na określonych warunkach ten zastaw, uwalniając ciebie od zobowiązania, a pożyczkodawcę wynagradzając po prostu w omega złotówkach, funtach, dolarach lub euro, tak żeby został on spłacony. I Tak zwana likwidacja po prostu tak. następuje wtedy, jak ten. Rozumiem. Dokładnie tak. A gdyby się okazało, że ty za miesiąc nie przychodzisz, żeby spłacić swoją pożyczkę, no to wtedy nastąpi ta likwidacja częściowa, żebyś ty nadal był wolny. Reszta, część depozytu wróci do ciebie, a ten pożyczkodawca jest szczęśliwym, no bo do niego wrócił kapitał. I teraz robimy to właśnie jakby szczególnie z myślą o lokalsach, których chcemy mieć na całym świecie. Nie każdy lokals chce robić wymianę, bo ma jakieś obawy związane z AML-em, z tym, że nie będzie mógł płacić pieniędzy później do banku i tak dalej, ale wielu lokalsów chętnie będzie dzieliło się swoją gotówką, którą ma właśnie pod zastaw krypto. I tutaj myślimy sobie, że to będzie mega fajne uderzenie. Pytanko, Sprawdzić. pytanko jeszcze tylko pytanko. A jakie okresy pożyczek będziecie? Bo to naprawdę jest ciekawe. Jeszcze tylko myśl wrzucę, bo tutaj przerwę jeszcze to, co mówię. Do tej pory to może być naprawdę rewolucyjna droga, ponieważ do tej pory, tak jak platformy jak Compound, jak Aave, jak na przykład MakerDAO, tak, generują stablecoin, tak, które możemy poprzez zastaw jakiejś naszej krypto, którą ta platforma obsługuje, dostać stablecoiny, czy jest to na przykład, nie wiem, USDC, czy jest to DAI, czy w zależności gdzie pójdziemy, prawda? Ale nadal poruszamy się w świecie krypto. A tutaj jest zmiana Gotóweczka. tej trajektorii, bo wychodzimy do świata fizycznego. Możemy z tą kasą, nie Tak. wiem, pójść kupić złoto na przykład, lub pójść kupić samochód, tak? Rozumiem, ktoś powie, no za krypto też mogę kupować, ale tu chodzi o to, że podczas, nie wiem, widzieliśmy już wyłączenie największej giełdy, jednej z największych FTX i uwikłanie polityczne. Widzieliśmy bardzo prężny ekosystem lunowy, który nagle rosł z tego, lunął, tak? Nie ma. I wszyscy stracili swoje monety z UST, tak? Czyli UST, okay? Tak. Więc nadal wychodzi to, że to, co mamy w ręku, to mamy w ręku. Albo na przykład, tak jak Bitcoin jest, no nie wiem, fundamentem tego, jakby Bitcoin siadł, to całe krypto by siadło, tak? No to mamy na przykład Bitcoina, a tutaj możemy to wypłacać. I chciałbym tylko zapytać, a jakie okresy przewidujecie, bo nie znam akurat tego, pożyczkowe, jakie są to krótkie pożyczki, czy na przykład powiedzmy na do 5 lat, czy tam do 2 lat, jak to widać? Maciek, to jest usługa lokalna. To znaczy, że okres ustala ten, który daje gotówkę. Każdy może Aha. dać gotówkę. Z tym, którym ten. Oni się sami umawiają. To oni też będą się umawiać co do zakresu odsetek. Mało tego, to jest usługa w normalnych warunkach. Ja daję ci gotówkę. Za jakiś czas się spotykam, ja ją dostaję.
i o tej transakcji wiesz tylko ty, ja, no Kanga, która zabezpieczała ten depozyt, ale nikt więcej. Świat bankowy, co do którego mamy dużo wątpliwości, nie wie o tym, Ja że coś takiego się pierdzielę, odbyło. toż to A za będzie, tym, no o tak, kurtyna, o, tak jest, ja dlatego, że gotówka, musimy walczyć o to, żeby ta gotówka była, dopóki nie zaczniemy się powszechnie rozliczać w kryptowalutach. Ja to jeszcze ten, ja to jeszcze tylko dodam, bo ja tam rozmawiam z różnymi ludźmi z różnych części świata, tam niektóre teamy tam też podbijają, albo tam różne tam, ten i tak tam mamy takie różne tam chatroomy i tam gadamy, ale mało ludzi sobie zdaje właśnie sprawę, że w Polsce są takie rozwiązania. Jak ja im mówię na przykład, że w Polsce możemy iść do kantoru i normalnie to wypłacić, mówię, i kantor ten rozrasta się na inne kraje, mówię, to oni nie wierzą. Po prostu ja mówię, zobaczcie sobie, wejdźcie tutaj, oni mówią, że to jest oh my god, że to o, a tu jeszcze dojdą na przykład pożyczki, to jest no naprawdę nieźle. To jest coś, no tak. Sami jesteśmy podekscytowani, dużo sobie obiecujemy po tym. Jest to rewolucyjne, rozwiązuje to problemy właściwie jednej i drugiej strony. Właściwie inspiracja przyszła nie tylko z tego, że my chcemy robić różne pożyczki, ale na jednym z meetupów, które organizujemy wśród naszej społeczności kantorowej i lokalsowej, pojawił się nasz partner, który prowadzi Lombard, taki klasyczny Lombard, i powiedział, że dzisiaj bardzo powszechne jest to, że ludzie majętni przychodzą i zostawiają złoto na miesiąc. Na naprawdę jakieś takie odsetki, które mnie zaskoczyły, bo to może być nawet kilkanaście procent w skali miesiąca, czyli wydawałoby się nam, że to jest po prostu jakaś wielka lichwa, ale okazuje się, że ci ludzie, którzy są majętni, oni biorą tą gotówkę i kupują na przykład inne złoto albo jakieś, nie wiem, rzadką dostawę Rolexów. Tak mi właśnie to w tej chwili było przedstawiane. I oni na tym zarabiają. Oni na tym zarabiają, są w stanie przyjść po miesiącu, oddać tą gotówkę i znowuż to była transakcja taka, o której wiedzą tylko ci, którzy ją zawarli. To jest bardzo tak, to ma ważne. sens. Tak, więc o to chodzi. Akurat do zegarków, akurat to tutaj właśnie też kolega taki z Austrii przyjechał, tam się z nim spotkałem w Dublinie i on właśnie tak szliśmy i on mówi, o, patrz, sklep z zegarkami. Ja mówię, sklep jak sklep, mówię, ale to mówię, o co chodzi? I on, patrz, mówi, ten zegarek, to zaczął mi wymieniać coś, ja mówię, ale po cholerę mi to mówisz? Ja mówię, mam prosty zegarek, mówię, tam za 100 euro kupiony, mówię, i nawet mój zegarek nigdy nie widział internetu, bo nie jest synchronizowany, nie chcę, żeby ktoś tam moje dane pobierał, tylko tyle, że robi jako alarm, jako zegarek. No i on mówi, słuchaj, ten zegarek tam jakiś wymienił, jest, mówi, do 1000 euro, mówi, jest to jeden z najlepszych zegarków, mówi, w tej cenie, nie? Ja mówię, no dobra, a to co to, mówi, o to chodzi, że mówi, u nas w Austrii, mówi, nie ma tych zegarków. Po prostu out of stock, mówi. A ja mówię, no bo tutaj to mało się handluje. Mówię, to trochę tutaj taki świat jest, mówię, trochę, jeśli chodzi o inwestycje, tam backwards, mówię, ten, nie? No i on zaraz poszedł i kupił ten zegarek, nie? I mówi, że już właśnie zarobiłem na nim, mówi, ponad, mówi, 300 euro, mówi. Bo, mówi, nie ma tego. Po prostu wystawiam go i go sprzedaję, nie? Także to, co mówisz, ma sens, bo wtedy dajemy, oddajemy, czyli według Roberta Kiyosaki mamy jedną rzecz, i mamy drugą rzecz bez rezygnacji z rzeczy pierwszej. I to jest już myślenie właśnie biznesowe. Tak, dwie rzeczy muszę powiedzieć. Rolexy, zegarki, no, które jakby znamy. Nie wiem, czy wiesz, że w tej chwili nie jesteś w stanie kupić Rolexa tak ze sklepu. Możesz pójść go sobie obejrzeć, przymierzyć i tak dalej, ale musisz go zamówić i czekać, bo po prostu ich nie ma. Tak, jak on się też pojawiają mówi. Rolexy na rynku, no to po prostu ci, którzy spekulują na Rolexach, wiem, że to dziwnie brzmi, rzucają się na to, żeby kupić jak najszybciej, bo nie wiedzą, że to im się rozejdzie później jak na pniu. A propos tego, co powiedział Robert Kiyosaki, przypomina mi się jakiś tam polski film, to jest dygresja i to jest żart oczywiście, gdzie jeden polityk, taki mało doświadczony, rozmawia z takim politykiem, który po prostu zjadł zęby na polityce, i ten mało doświadczony mówi tak, że nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. A ten doświadczony polityk mówi tak, proszę pana, w polityce to się zjada ciastko, którego nie było. No dokładnie, to znam to, no tak, którego nigdy nie było, nigdy nie było. Yes. Tak. No właśnie. No dobrze, a jeszcze słowo, tam na Twitterze u was była taka sekcja właśnie tych różnych wydarzeń zdrabkowych. I jak te wydarzenia się kończą, bo tego akurat ostatniego jeszcze nie widziałem, ono chyba wejdzie dzisiaj, tak? Czy było wczoraj, czy tak, akurat cały chory czas się trochę pojawiają jestem? nowe szczegóły. Organizujemy
IEO 29 listopada. Każdy, kto będzie chciał, może wziąć udział na naszej platformie IEO, będzie mógł kupić jakąś tam część tokenów KNG, które zamierzamy sprzedać i wiemy o tym, że w tej chwili jest bardzo głęboka zima, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Jest BESA, która jest jeszcze bardziej zbessowana przez te FTX i inne organizacje tego typu. No ale jednak wierzymy w to, że uda nam się zebrać $1 000 000. I uwaga, sprzedajemy tokeny KNG po to, żeby zebrać $1 000 000, ale nie po to, żeby dokapitalizować naszą organizację, no bo tutaj myślę sobie, że radzimy sobie całkiem nieźle, ale chcemy przeprowadzić bardzo ciekawą operację. Mianowicie tą kasę, którą zbierzemy 29 listopada przez 100 kolejnych dni od 1 grudnia zamierzamy przeznaczać na skup. Na skup tokenów z rynku. Co to oznacza, że będziemy skupować te tokeny? No to oznacza, że dużo tokenów trafi z powrotem do naszej puli. I kluczowe jest to, co zrobimy z tymi tokenami. Bo to połowę z tych tokenów, które będziemy skupować, każdego dnia będziemy wrzucać na staking dla tych, którzy stakeują, żeby mogli partycypować w tej codziennej nagrodzie w jeszcze większym wymiarze, a drugą połowę będziemy codziennie przeznaczać na spalanie. Tym samym 1 dnia grudnia rozpoczynamy powolny, pewnie długodystansowy proces spalania naszego tokena. Przypomnę, że naszych tokenów jest tylko 21 milionów, nie ma opcji mintowania. Po prostu walczymy o to, żeby wzmacniać fundamenty całej naszej tokenomii. No i tutaj już moi słuchacze nie wybaczą mi, jak nie zadam tego pytania. Okej. Co różni zbieranie właśnie tą całą teraz tą całą operację na tokenie KNG, okej, z operacją, jaką zrobił sam Bekon Frytki, pompując token FTT i teraz wiemy, jak ta cała operacja wygląda. Gdzie tutaj jest różnica? Bo wiadomo, że cena tokenu pójdzie wtedy KNG, pójdzie do góry, więc de facto jeżeli wy będziecie mieć swoje tokeny, które już macie do tej pory, no to na waszym balance sheet, czyli na waszych księgach, wiadomo, że zanotujecie ładną zwyżkę. I teraz jak tutaj byś z tego wybrnął, bo no, na razie scenariusz na rynku jest tylko jeden. Jasne, myślę, że to dobre pytanie. Po pierwsze, my nie transferujemy tych tokenów nigdzie poza Kangę, nie finansujemy żadnego funduszu. Te tokeny KNG nie stanowią jakiegokolwiek zabezpieczenia całej naszej kryptowalutowej gospodarki. Myślę, że to trzeba jasno powiedzieć. My jesteśmy najprostszą giełdą w tym znaczeniu, że jeżeli ktoś wpłaca do nas bitcoina, to my tego bitcoina trzymamy na swoich portfelach, ani go nigdzie nie zastawiamy, ani nie gramy nim na innych rynkach. Wiem, że to jest tylko i wyłącznie moje oświadczenie i nic więcej, ale warto, żebym o tym powiedział. Token KNG nie stanowi dla nas żadnego zabezpieczenia. My nikomu nie pokazujemy, jak wygląda nasz rachunek zysków i strat, ani jak wygląda nasz bilans, bo nie musimy też tego robić, dlatego że otwarcie mówimy, że wszystko, co zarabiamy każdego dnia, przeznaczamy na skup tokena KNG z rynku. Tak? My nie jesteśmy spółką, która ma dywidendy. Tak? Nasi udziałowcy i wspólnicy nie dostają dywidend, bo też jak, skoro my całość naszego zarobku przeznaczamy na skup naszego tokena. A zatem wszelkie jakieś machinacje takie typowe, finansowe, one są nam zupełnie niepotrzebne, bo też nie mamy się przed kim spowiadać i jesteśmy jednak z zupełnie innej substancji niż FTX. Tylko przerwę, czyli tak. Chcesz powiedzieć, że nie tego, nie masz gdzieś tam dziewczyny na Bahamach, która obsługuje fundusz, który połączony jest z graniem na margin i shortowaniem? Nie, przeceniasz moją inteligencję, Maciek. Nawet bym na takie rzeczy nie wpadł. I to w ogóle wykracza poza zakres naszych zainteresowań. Nie tylko dlatego, że po prostu uważam, że jest to niemoralne i niehonorowe, ale dlatego, że uważam, że my jako Kanga możemy zarabiać kasę i odnosić sukces właśnie nie poprzez shortowanie, granie czyimiś środkami, tylko dlatego, że mamy bardzo fajne pomysły, rewolucyjne produkty i to jest coś, co nas pociąga.
Rozwiązujecie problemy. Ja tak to zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta właśnie, bo często mam zapytania właśnie, czy Kanga to scam, czy tutaj, no to mówię, słuchaj, każda giełda to scam, bo tak zawsze odpowiadam. Jeżeli komuś Bardzo dajesz dobrze. swoje pieniądze, no to musisz się liczyć z tym, że jest to ryzyko. No nie wiadomo, nawet ktoś może, nie wiem, przestać funkcjonować, bo nie wiem, wyższa siła dostanie samolotem w głowę lub coś w tym stylu, tak? No i różne rzeczy mogą być, prawda? Także to jest właśnie ryzyko, to nie jest, nie wiem, no życie to ryzyko, tylko tak nie jesteśmy uczeni. Ale jeśli chodzi właśnie o usługi, no to według tutaj ludzi z Telegrama, według komentarzy, jakie mam pod YouTube'em, każdy, kto używa was jako kantoru, powiedzmy, mówi, że nie ma lepszych rozwiązań. No bo tak jak ja tu jestem za granicą, to nie ma takich. Często dostaję pytania od moich irlandzkich tutaj kolegów i koleżanek i czy można wypłacić dziś Bitcoina. Wiadomo, ktoś tam coś, powiedzmy, nie wiem, skosi trawnik sąsiadowi albo tam, nie wiem, coś tam robi i ma tam odłożone parę tam setek, powiedzmy, euro, chciałby sobie kupić krypto, coś takiego, później by chciał wypłacić i czy można coś z tym tego. I nie ma takiej możliwości. Tutaj w kraju nie ma. Mimo iż też mamy kwotę wolną, że no, nie trzeba się z tego rozliczać, tak, tego wszystkiego. Nie ma takiej, bo nie mówię tutaj, żeby oczywiście, żeby nie coś źle zrozumiane, nie mówię tutaj, żeby dawać furtkę na oszukiwanie, ok? Oszukiwanie podatków i w ogóle. Wszystko, co mówimy, jest zgodnie z obecnym prawem, czy to w Polsce, czy to w Irlandii, czy to w Unii Europejskiej. Są kwoty wolne i są kwoty, za które trzeba się rozliczyć. W Irlandii ta kwota jest bardzo mała od tego, ale też jest wolna, prawda? I jeżeli ktoś ma wyższe, no to powinien się rozliczyć. To już jest kwestia tej osoby, tak? Ale chodzi mi o system rozwiązania jakby możliwości. Nie ma w Irlandii, przynajmniej z tego, co ja wiem, takiej możliwości. Nie ma, po prostu nie ma. Do czasu. Mam nadzieję. Kilka się lokalsi pojawią w Irlandii i zaczną prężnie tam działać. Mam nadzieję. No nie wiem, nie wiem, chyba, że coś jeszcze chcesz dodać, bo moje pytania się wyczerpały. Myślę, że to bardzo, dużo bardzo wiadomości ciekawych, bo tak jak mówię, ja operuję głównie w sferze, w której operuję. Nie operuję, nie wiem, tak dużo, powiedzmy, z NFT-kami. Od tego już widzę, że rosną kolejne kanały. Nie operuję tam z jakimiś ultra, ultra, ultra dżemami. Do tego też rosną różne rzeczy. Ty na przykład operujesz w środowisku giełdowym, więc masz w ogóle inne pole widzenia, bo też mam znajomych z tego kręgu i tam dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy, które po prostu nie ma tych rzeczy w informacjach i uważam, że to bardzo ciekawie jest porozmawiać z kimś, z kim na co dzień się nie rozmawia i ktoś ma takie rzeczy. I ja tylko przypomnę o naszej kiedyśnej rozmowy, która coraz bardziej wychodzi na światło dzienne, a mianowicie to tego nie było nagrane, to tylko powiem ludziom, jak mówiłeś o tym, jak ja powiedziałem właśnie o tym miningu, a ty powiedziałeś, że na twoje Chiny nadal kopią i teraz już widać, że kopią. Teraz już widać, że kopią. To było bodajże rok czy półtorej roku temu, jak był największy slamdown, tak? Tak jest. Cały czas to podtrzymuję. Myśmy to nagrali, chyba Maciek, to było w jednym z odcinków i później to, a może... Nie, to było na wolnej takiej rozmowie przed tego, tak jak tam dostrajaliśmy ten, ja tak mówię, że tutaj ten, właśnie tego nie było właśnie, ale wtedy właśnie mówię, że no, tak zacząłem myśleć o tym, że mówię, co jeżeli właśnie on ma rację, co jeżeli oni kłamą, po prostu kłamą, jak się potem okazało nagle dystrybucja Bitcoina na świecie zmieniła się z tygodnia na tydzień, po prostu oszacowanie tych power hash rate'u w Stanach spadło, w Rosji coś tam się pojawiło, w Kazachstanie coś tam się pojawiło i nagle brakująca tam ilość pojawiła się właśnie w szarej na tej mapce bitcoinowej Chinach, tak? I potem zrobiłem taki mały research wśród znajomych, którzy tam nieoficjalnie tam różne rzeczy, powiedzmy, coś tam robią. No i doszło, że oficjalnie w Chinach nie kopie się niczego, ale nieoficjalnie kopie się wszystko. No tak, oczywiście. Nadal mam taką samą intuicję. Myślę, że Chiny przygotowują się na coś szczególnego. Myślę, że nie przypadkiem prezes największej giełdy kryptowalutowej na świecie jest Chińczykiem. To jest zbyt dużo Dokładnie. Zbiegów okoliczności i to powinno wzbudzać niepokój co niektórych. Tak, i tak właśnie zacząłem myśleć ostatnio, że to, że właśnie CZ jest obywatelem Chin,
I ta cała farsa, że tam niby go wypędzili, niby tutaj kazali wypieprzać z tego, że to nielegalne, to tylko miało wzbudzić po prostu ten anger, tą złość użytkowników krypto, że pieprzyć Chiny, będziemy ten. I tym dokładnie tego, jak stare powiedzenie bankierów mówi już od tam 1800 któregoś roku, zacznij robić wszystko, co wskazuje na jeden kierunek, natomiast podążaj w ogóle w innym. No i to idealnie pasuje. Jest to taki mniej więcej cytat z Wojny o pieniądz, tej książki właśnie Chińczyka, żeby było ciekawiej. I ten, i tak właśnie to wygląda. No, bardzo ładnie. No, będziemy musieli chyba częściej robić takie właśnie rozmowy, bo są to rozmowy w ogóle na innym tym, na innym levelu, tak przynajmniej dla mnie. I ciekawe, czy nie powstałaby z tego w ogóle jakaś taka nowa seria. Może też bym zaczął zapraszać jakichś gości i widzieć ich punkt widzenia właśnie z innej, no bo nie okłamujmy się, większość takich wywiadów krypto są, powiedzmy, ludzie z tego samego jakby levelu, tak, z tej samej drabinki. Na przykład ja miałem kanał YouTube, trochę tutaj traduję, tutaj newsy i wszystko, ale nie ma tych wieści, powiedzmy, z innego, jakby z innej dziedziny, na przykład, nie wiem, tutaj z giełd, jest ktoś pewnie, kto jest minerem, tak, i obywa się w środowisku. Taki kolega tutaj, Paweł, też był jakiegoś czasu, jak na live'ie robiłem w Telegramie, taki Paweł, który porusza się we frachtach, czyli w transporcie morskim, tak, i ilość wiadomości, jakie tam przekazał, to po prostu był totalny mayhem, tak, i ten. I właśnie dlatego tak zwane raporty z placu boju są bardzo dobre, bo dostajemy informacje, które nigdy nam nie powiedzą, nie wiem, jakieś radio i telewizje. No tak, i później trzeba tylko łączyć kropki. Dokładnie. Robić to w sposób umiejętny i mamy przewagę informacyjną. I to właśnie jest rzeczą, która jest najważniejsza. Tak, dokładnie. Wiesz co, Maciek, na koniec chciałem się pochwalić jedną rzeczą. Byłem kilka tygodni temu na forum bankowym, Banking Forum w Warszawie. Pojechaliśmy tam jako Kanga. Dla tych, którzy nie wiedzą, dodam, że to jest konferencja bankowa, 2 dni trwa, jest zorganizowana w Warszawie w hotelu Westin i na tę konferencję przyjeżdżają z polskich banków sama śmietanka, to znaczy nie delegaci, ale członkowie zarządów, pojawia się też trochę polityków, no i my jako Kanga, ponieważ mamy świadomość, że w tym świecie bankowym musimy się rozpychać, byliśmy pierwszą kryptowalutową organizacją, która wystawiła się tam i miałem, uwaga, 10-minutowy speech, czułem się jak owca w jaskini lwów, ale udało się przetrwać. Tylko przerwę na chwilę, tylko na chwilkę przerwę. Wyobraźcie sobie teraz, jak Władcy Pierścieni wchodzi Gandalf w tą jaskinię taką, co był ten taki duży tam, nie wiem, ten potwór, to ten pomost potem się posypał, tak. To wygląda na takiej zasadzie, mi się wydaje. Tak, tak sobie jest. Wyobrażam. Dobra, tak, idziemy dalej. Ta góra, w której była ta jaskinia, nazywa się Moria. O właśnie, no właśnie. No. Czyli tam, czyli ogólnie pojechaliście do siedziby zła. O, tak, na konferencję. Do Mordoru. Tak, do Mordoru, tak, właśnie. Tak, tak jest. Jest nagrane moje wystąpienie. Zachęcam Ciebie, Maćko, i wszystkich pozostałych, żeby je obejrzeć. One wczoraj zostały upublicznione. To byś dał linka. Ja podam pod tym wywiadem ten, no bo nie oglądałem. Tak. Chętnie zobaczę. No. Tak, tak, tak. Działo się dużo. Również kiedyś chętnie pogadam z Tobą, czego się tam dowiedzieliśmy i jak rozmawia się z bankierami. Natomiast dochodziło do takiej sytuacji, że na przykład pani prezes jednego z polskich banków. Tylko jeszcze ci przerwę, jeszcze na sekundę. Okej, wiem, że nie powiesz nam szczegółów tego, ale tylko jedną rzecz, okej, jedną prosta odpowiedź, tak lub nie, dobra? Tylko, wiesz, druga droga może być bardzo długa, ale ja, mój kanał jest z tego sławny, że mam jedno hasło, które powtarzam od ponad 2 lat, już niedługo będzie prawie że 3 lata, Kowalski będzie kupował krypto w banku. Jak daleko jestem od tego stwierdzenia? Jak to oceniasz? Bez żadnych szczegółów, tylko blisko, daleko? Daleko. Ach, ale nie, że niemożliwe. Musimy podziałać i będzie możliwe. Natomiast jeżeli chcesz prostej odpowiedzi, to daleko. Dobra, ale, dobra, ale to może... Ci, ale i teraz... Kurczę, to drugi odcinek nagramy. No, rozumiałe. Tylko jeszcze powiem tak, może złe pytanie zadałem, niedaleko czy blisko, czy idziemy w tym kierunku, czy w ogóle nie idziemy? Tak, nie, no idziemy, właśnie. Ale to my idziemy jako Kanga, specjalnie tam po to pojechaliśmy, po tak. To, żeby zbudować sojusz. Wiesz o tym, że mamy taki zamiar, żeby mieć swój bank spółdzielczy, co jest oczywiście pewnym wytrychem,
chcemy to zrobić. Kurna, to żeś sprzedał tutaj wiadomość, jak ja pierdzielę, jak... Tak, znaczy chcemy, żeby to jest nasz zamiar i zresztą tam. Ale i CZ też podał wiadomość, że zainteresowany, tylko wiadomo, no nie taką skalą, tylko mówimy tutaj już o bankach, które widzimy loga na przykład na ulicach, tak? Że też jest Tak. zainteresowany skupowaniem czegoś, także... No ja tutaj widzę, to co mówię, że Kowalski będzie kupował krypto w banku, to nie chcę, to ja nie mówię tego, że Kowalski będzie kupował bezpośrednio, wiadomo, bank w krypto raczej nie będzie miał, tylko będzie korzystał właśnie bardziej z rozwiązań pośrednich, czyli na przykład takich agentów jak wy, powiedzmy, okej? Tak. O tym właśnie mówię. Zgadza się. Natomiast zrozumiałem, dlaczego Revolut nie wypłaca kryptowalut. Bo ich Nie podobno wiem, czy. nie ma. Tak jest ten fizycznych, znaczy, to są kontrakty, o to mi chodzi. Oczywiście, i to jest najprostsze wyjaśnienie, i one prawdopodobnie jest prawdziwe, ale jak 2 dni tam byliśmy, dużo czasu spędziliśmy, była nawet wspólna impreza, wyobraź sobie. Niektórzy musieli koło mnie siedzieć, chociaż niektórzy patrzyli na mnie jak na trendowatego, Ten ale wywiad to wszyscy. będzie kurna, wuu, dobra, mów dalej, No, ja pierdzielę. ale to może od razu powiem, dlaczego uważam, że jakby zrozumiałem jedną rzecz, że największą obawą banku, bank się zawsze trzęsie, jeżeli w jakikolwiek sposób zostanie oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy, tylko przypomnę, że na przykład BNP Paribas 2 lata temu dostał wtedy największą karę za pranie brudnych pieniędzy 1 miliard dolarów. I oczywiście bank powiedział, że ma to okrężnicy, że nie będzie tego płacił, na co Amerykanie powiedzieli, rozumiemy, pozwólcie, że odłączymy was od Swiftu. No nie, nagle gdyby zmienili tutaj zdanie, BNP bardzo się mocno zmienił od tamtej pory. No i wystarczy spojrzeć, jak banki w Polsce w tej chwili są karane przez GIF, czyli Generalny Inspektorat Informacji Finansowej, za pranie pieniędzy. I teraz chodzi o coś takiego, że bank nie ma pewności, czy te bitcoiny, które by wpływały na portfel ich klientów, czy one są czyste, czy nie. Dla nich to jest zbyt skomplikowane. Ale gdyby bank powiedział tak, słuchaj, drogi kliencie, ty kupujesz tego bitcoina tylko u nas i tylko u nas go sprzedajesz, no to bank wie o tym, że nie doszło do zabrudzenia. On jakby jest o wiele bardziej wolny od tego, żeby martwić się o pranie brudnych pieniędzy, no bo przecież ten ktoś w banku, kto kupuje za złotówki tego potencjalnego bitcoina, te złotówki zostały wcześniej w ramach procesu AML sprawdzone. Tak. Nie ma tej interakcji z blockchainem. I oczywiście z punktu widzenia kryptowalutowca, trzymanie swoich krypto w banku, których nie można wypłacić, to jest po prostu bezsens. Ale dla banku, jako możliwość udostępnienia tego typu usługi bez tego ryzyka AML-owego, to jakby rozumiem ich pogląd. To nie jest tak, że oni mi to powiedzieli, oni powiedzieli mi znacznie Tak. inne rzeczy, ja to wyciągam jako wniosek. Pewnie dlatego Revolut nie Nie ma. pozwala wpłacać i wypłacać. Ale to ma sens, co mówisz, ponieważ w ostatnich dniach to, co Grayscale tam jest posądzane o to, że te fundusze są zagrożone i w ogóle, i to, co Coinbase powiedział, że posiadają wszystkie bitcoiny Grayscale na oddzielnych walletach, które nie są integrowane z normalną giełdą, czyli taki ja nie mogę korzystać z tych bitcoinów, żeby je przypadkowo kupić, no to właśnie to, co mówisz, ma sens, ponieważ wtedy Grayscale jakby ładuje fundusze, które przyszły powiedzmy bezpośrednio z banku do Grayscale i następnie Grayscale kupuje te bitcoiny, które są trzymane na cold storage w Coinbase oddzielnie. Tak, jeżeli to jest prawda oczywiście, bo ja tylko polegam na tym, co jest podane na papierze. Nie zaglądałem tam Armstrongowi w kieszeń i wychodzi na to, że właśnie tak to jest, czyli Grayscale posiada tak zwany jak to się nazywa w tym środowisku bankowym? Trespassing, travel act chyba, że jest ścieżka, po prostu traceability jest podane i po prostu Tak. można wtedy wszystko namierzyć. Więc to, co mówisz, ma właśnie sens, czyli rozwiązania takie hybrydowe, że na przykład powiedzmy w polskich bankach, jeżeli któryś bank byłby zainteresowany, na przykład wy moglibyście pełnić rolę takiego Coinbase'a, na przykład z No, tego, co... bardzo byśmy oczywiście chcieli, bardzo byśmy chcieli, więc będziemy się tam rozpykać. Uwaga, uwaga, Kanga jest forum programowym, jest w razie programowej, przepraszam, tego forum, które się odbywa chyba raz do roku.
To oznacza, że kluczowi prezesi czy menadżerowie polskich banków będą musieli widzieć mnie na tych spotkaniach przynajmniej 2 razy do roku i będą musieli się ze mną tam pomęczyć. My zamierzamy walczyć o jedną rzecz, żeby na tym forum odbyła się przy kolejnej okazji debata. Nawet jeżeli mieli kryptowalutowcy mieliby przegrać, ale żeby odbyła się debata, gdzie będziemy dyskutować, czy Bitcoin to faktycznie szatan, tak jak bankierzy tutaj mówią, czy być może nie. Zresztą poruszam ten temat też w tej swojej wypowiedzi w ramach mojego wystąpienia. To było niezwykle ciekawe doświadczenie. Na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Podszedłem do wszystkich podchodziłem. Dawałem wszystkim książki o kryptowalutach, ściskałem dłoń i podszedłem do jednej pani, specjalnie nie powiem jakiego banku, ale jak tylko mnie zobaczyła, to po prostu powiedziała, że ona nie może ze mną rozmawiać i nawet nie może książki ode mnie przyjąć. O I po prostu kurde. byłem tak zaskoczony, ale to była wyjątkowa sytuacja. Z niektórymi rozmowy były bardzo, bardzo ciepłe, ale też jeden z prezesów dużego polskiego banku. Pamiętam, jak stoję i mówię do niego, że wierzę w to, że kryptowaluty to jest coś, co zmieni ten świat, że to jest coś dobrego. A on tak spojrzał na mnie, spojrzał na Elżbietę, naszą wspólniczkę, która była tam ze mną i powiedział: tak, kiedy ja byłem młody, to też wierzyłem w różne rzeczy. Ale wymieniliśmy się wizytówkami, zapamiętali nas, no, walczymy o dobre imię kryptowalut również w tym świecie. No, zobaczymy. No, ja mam swoją teorię, że małe banki raczej będą zainteresowane tymi rzeczami. Sprecyzuję, małe banki. Małe banki to te banki, które nie korzystają z substytucji rządowych lub substytucji tego IMF-u, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, lub substytucji tam, nie wiem, Fedu lub Wall Street. Okay? To są dla mnie małe banki. Duże banki, które mają bezpośrednio podłączoną gotówkę, czyli są tak zwane too big to fail, nie będą zainteresowane, ponieważ jest to po prostu naprzeciw ich systemu, który ich funduje. Małe, żeby istnieć, będą szły za normalnym interesem. Więc to raczej tam będą takie właśnie próbowane rozwiązania. I tak mi się wydaje, że to będzie. W tej chwili jest to tak wolne i ci ludzie po prostu nie idą w tym kierunku. Chodzi mi o tych małych bankierów, gdyż no, nie ma tych regulacji. I jak wejdzie ta Mika, która uważam, że jest to złe rozwiązanie dla świata Jest. krypto, ale Jest. wtedy będzie jakby adopcja pełną skalą, ponieważ no wiadomo. Taki bank lub instytucja nie może wejść w krypto z ogromnym kapitałem, ponieważ obowiązują ich różne zasady, typu ubezpieczenie, typu tam pranie brudnych pieniędzy, tak jak ty mówisz. Ale jeżeli już będą jasno sprecyzowane te reguły, to dla nich będzie już otwarte, ponieważ to będzie wpisywało się w ich normalny kodeks inwestycyjny. To tak jak kiedyś ktoś otworzył ETF na złoto, tak? I normalnie było dostępne jako papierowe, nie fizyczne już. Bank nie musiał trzymać tego w skarbcu, tylko na przykład było to w jakiejś tam wolcie, powiedzmy tam w tym, w Fox, tym, no, w tym Forcie Knox, tak? Który nie wiadomo, co on tam ma, okej, okay? Już to w ogóle inny temat, ale mają kontrakty papierowe. No i tak mi się wydaje, że w tą stronę gotówka zostanie prawdopodobnie zastąpiona światem krypto. I ludzie mówią, absolutnie nie. Ja tutaj taką rzecz powiem. Jeżeli będzie już CBDC, chciałbym, żeby to każdy z Was, słuchaczy, się zastanowił, okay? Jeżeli będzie CBDC i wiadomo, wszystko będzie super monitorowane i ktoś mnie poprosi, żebym komuś wymalował płot. I oczywiście, jeżeli przyjmę zapłatę, zaraz będę musiał rozliczyć z podatku, zaraz coś tu do mnie przyjdzie i powiedzmy, że wziąłbym to w, powiedzmy, walucie, która byłaby zbywalna w jakimś miejscu. Na przykład ktoś inny przyjmowałby to za jajka. Okay, kupiłbym dwa jajka od niego. Automatycznie tworzy się rynek jak gotówkowy, ponieważ pieniądz to jest tylko means of value, to jest tylko wymiana wartości, to jest transfer wartości, że ja nie będę musiał mojej taczki, powiedzmy, nie wiem, srebra taszczyć, tylko mam odpowiednik tego srebra w jakimś tam banknocie i płacę komuś. I tego jeszcze na taką skalę ludzie nie widzą, ale jak będzie automatyczna faza zgniotu, nagle ludziom otworzą się nowe rozwiązania. Ja w to wierzę. Po prostu to jest moje hasło. Kolejne, które powtarzam, jest to tak zwane DeFi Wars. Pięknie, pięknie powiedziane. Tak to właśnie mówię. Dobra.
Słuchaj, Sławku, dziękuję za ten wywiad. Myślę, że powinniśmy się spotykać czas od czasu i właśnie rozmawiać na takie właśnie rzeczy, bo jest tutaj tyle wiadomości, których ja nie miałem pojęcia w ogóle i na pewno widzowie też znajdą to jako ciekawostka. Także jak jeszcze dwa słowa chcesz przekazać widzom i nie zapomnij o tym linku mi podać, no to żegnamy się. Tak, pozdrawiam Twoich widzów. Kiedyś już to powiedziałem, więc mówię jeszcze raz. Twoja audiencja była dla mnie zawsze najbardziej surowa, jak czytałem później komentarze pod naszymi nagraniami. Doceniam to, lubię tak. Dzięki, link zaraz Tobie podeślę. No i co, do zobaczenia gdzieś tam w kolejnym odcinku. Było bardzo fajnie. Dokładnie. Dzięki i trzymajcie się wszyscy. Na razie. Cześć. Hej.